Dziś mamy rzeczywiście dzień jak każdy, który kończy wakacje i rozpoczyna rok szkolny. Nie jest to 1 września, tylko 4, więc troszkę mieli uczniowie przedłużone te wakacje, ale czas zabrać się do pracy. System edukacji dla dzieci z niepełnosprawnościami, dla młodzieży z niepełnosprawnościami, jak widać na przykładzie Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy, również funkcjonuje doskonale, ale to zasługa oczywiście nauczycieli, kadry zarządzającej, ale głównie pedagogów, nauczycieli, tych, którzy na co dzień z dziećmi pracują, rehabilitantów, osób, które wspomagają również proces edukacji, ponieważ dla dzieci z niepełnosprawnościami jest potrzeba taka, żeby w klasie była jeszcze osoba w postaci nauczyciela wspomagającego, ale też panie kucharki akurat ze Zespołu Szkół Specjalnych, które gotują obiady dla dzieci. Więc no to cała grupa ludzi, która się troszczy właśnie o te dzieci, które są uczniami Zespołu Szkół Specjalnych. My stworzyliśmy warunki, mam na myśli powiat dębicki jako organ założycielski, i przygotowaliśmy nowy budynek, który już drugi rok będzie funkcjonował. Ten pierwszy rok funkcjonowania to był taki trochę, można powiedzieć, jeszcze testowy, ale teraz myślę, że już większość rzeczy się tutaj udało ostatecznie ustalić, jak powinny funkcjonować, i wszystko już będzie tak, jak trzeba pracować. No ale przede wszystkim też ważna sprawa, pani dyrektor Anita Zachara-Kusek, która wygrała konkurs, jednogłośnie została wybrana na to stanowisko. Oczywiście znamy ją wcześniej, ponieważ poprosiliśmy panią dyrektor Anitę, żeby chciała zająć się prowadzeniem szkoły. Oczywiście się tego podjęła, nie było to łatwe, było otwarcie szkoły, no wiele, wiele problemów, no a dziś jest już oficjalnie dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych. Chciałem jej osobiście bardzo podziękować za to zaangażowanie. No i dzięki czemu mogliśmy spokojnie, bezpiecznie i bez żadnych problemów wejść w rok szkolny 2023-2024. Wszystkim uczniom życzę wspaniałej nauki, dobrego samopoczucia w tej szkole. Rodzicom życzę, żeby mieli satysfakcję z tego, że dzieci chodzą właśnie do naszej szkoły. No i mam nadzieję, że będziemy się tutaj spotykać wielokrotnie podczas różnego rodzaju imprez. Atmosfera pełna ekscytacji, bo uczniowie naszej szkoły czekają zawsze na rozpoczęcie roku. Już mieliśmy od nich sygnały na wakacjach i od rodziców, że z niecierpliwością czekają na rozpoczęcie. Mamy nowych uczniów, mamy nowych nauczycieli, nowe nadzieje na ten rok szkolny. Jest co robić, ponieważ tu jeszcze ogarniemy sytuację wokół budynku, mamy plany na zagospodarowanie terenu wokół budynku, na drobne zmiany w środku, w salach, więc działamy.